Niestety III Rzeczpospolita nie przygotowała się na to, co nadchodzi i nadeszło. W związku z tym taki Tusk czy Kaczyński nie mają czym grać. Niestety mam złe informacje dla Europejczyków i sojuszników, dlatego że to będzie oznaczało ból dla gospodarek sojuszniczych. Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone będą robiły, co chciały z Europą. I tak samo nie dajemy się rozgrywać Amerykanom, żebyśmy nie weszli do wojny jako pierwsi, tylko równym krokiem. Amerykanie, wasz prymat, to go brońcie. Dramat. Dramat. Dramat za nasze pieniądze. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jan Złotorowicz, a to jest mój raport. No i skoro oglądacie ten program, no to interesujecie się geopolityką, jak wszyscy, którzy się tym interesują, bardzo chcą wiedzieć, co się teraz stanie, co zrobi Trump. Ja tego oczywiście nie wiem, no ale mam ten luksus, że mogę do programu zaprosić kogoś, kto jest mi w stanie kompetentny sposób na ten temat poopowiadać. Doktor Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. I właśnie no, na tym aspekcie future najbardziej chciałbym się skoncentrować. Wszyscy od kilku dni powtarzają jak mantrę. Nikt nie wie, co zrobi Trump, nie wiadomo, co zrobi Trump. Trump jest nieobliczalny, no ale z drugiej strony zaczynają do nas dochodzić coraz poważniejsze sygnały. Wall Street Journal opisał jakiś kilkupunktowy potencjalny plan jego zakończenia wojny w Ukrainie. Wiemy, że toczył wojny cłowe z Europą, wiemy, że toczył wojny cłowe z Chinami. To jest rzeczywiście ten kierunek, tego się mamy spodziewać? Uważam, że oczywiście jeszcze musi obsadzić ludźmi, bo ludzie robią politykę i są trzy frakcje, które na zapleczu Trumpa będą walczyć o to. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli musiałbym powiedzieć i zawistować, to cała polityka zagraniczna Trumpa będzie zbudowana wokół nowej polityki handlowej Stanów Zjednoczonych. Czyli Stany Zjednoczone odejdą od systemu Bretton Woods i prymatu. To znaczy będą dalej mówiły, że on obowiązuje, ale nie będzie de facto obowiązywał. Czyli nie będzie zasady globalizacji, tylko Amerykanie będą się kierowali swoim własnym interesem, w szczególności mającym na celu wzmocnić produkcję przemysłową w Stanach Zjednoczonych. Niestety mam złe informacje dla Europejczyków i sojuszników, dlatego że to będzie oznaczało ból dla gospodarek sojuszniczych, dlatego że struktura handlu międzynarodowego i systemu recyklingu dolara powoduje, że jeżeli Amerykanie chcieliby poprawić swoją konkurencyjność i poprawić swoją bazę produkcyjną, będą musieli krzywdzić innych poprzez manipulację wartością dolara na przykład, przez cła, przez bariery technologiczne oraz przez budowanie zachęt dla inwestycji kapitałowych u siebie oraz technologicznych z pokrzywdzeniem sojuszników, którzy są zależni w zakresie bezpieczeństwa. Uważam również, że w związku z tym Trump, otoczenie Trumpa będzie używało karty bezpieczeństwa niemal do uzyskiwania haraczu w naturze, czyli że te polityki handlowe tych krajów mają się podporządkowywać oczekiwaniom amerykańskim, bo inaczej nie będą chronione. No to nie jest już prymat, to jest już offshore balancing, to jest gra równowagi, używanie swojej siły geopolitycznej do uzyskiwania partykularnych interesów. To nie jest już prymat i to nie jest globalizacja z określonymi konsekwencjami dla systemu bezpieczeństwa również. I będą też kraje, które się nie będą na to zgadzać. Chiny na pewno się nie będą na to zgadzać, więc będzie wojna handlowa nasilona i technologiczna i finansowa, być może kinetyczna. Tak obstawiam. Moim zdaniem Europa też się nie będzie chciała zgadzać. Właśnie chciałem, żebyś, bo Chiny, wiadomo, no, będziemy musieli jak zawsze. Wbrew temu, co myślą polscy eksperci, większość i polscy politycy, sprawy międzynarodowe nie toczą się w temacie ideologii w ogóle. Najbardziej my oczywiście lubimy przy stołach rozmawiać o prawach ludzi i innych wartościach. Absolutnie stosunki międzynarodowe nie są wyznaczane. To jest tylko narracja, która służy cementowaniu już utrwalonych interesów strukturalnych. I Amerykanie będą przebudowywali te interesy strukturalne. Ideologia będzie wtórna. Ona będzie tylko używana jako narzędzie do oklepywania kogoś. To oznacza, że Europejczycy będą musieli odpowiedzieć na pytanie, kim są. Ta Zjednoczona Europa, Unia Europejska, czy są przebudówką świata transatlantyckiego, gdzie Amerykanie absolutnie będą niszczyć gospodarkę europejską, bo Trump to zapowiada? Co będzie wymagało ogromnego zwrotu własnej polityki handlowej pełnej? To jest do zrobienia.
i od wybudowania własnych sił zbrojnych. No właśnie, własnej i polityki obronnej to będzie trudniejsze. Tak. Przekonania takich jak Polska, żeby porzuciła Stany. Tu jak już w przeddniu wyborów, oczywiście wszyscy woleli unikać mówienia, kto na wiadomo, nikt się nie chciał wygłupić, szczególnie przy tych sondażach, no ale znalazło się paru takich, którzy próbowali być mądrzy i wśród nich również nasz, co mnie cieszy, nasz premier Donald Tusk powiedział, napisał na X-ie coś, co myślę panu się powinno spodobać, że to jest koniec ery geopolitycznego outsourcingu bez względu na to, jak te wybory się skończą. No. A myślę, że przy tym końcu rzeczywiście trzeba Donaldowi Tuskowi przyznać rację. I on powiedział, że Europa stoi przed olbrzymim wyzwaniem. I teraz chciałbym, żebyśmy trochę o tym porozmawiali. Na ile Europa jest gotowa, żeby to wyzwanie przyjąć? I jak to jest możliwe, że znowu wszyscy się zachowują tak, jakby się to nagle wydarzyło? Chociaż wiemy, że trzeba było się nie tylko na wynik tych wyborów, ale już prawie za chwilę będzie trzecia rocznica wojny, wojny ukraińskiej, a Europa jest ciągle nie gotowa na tą wojnę. Więc może wykorzystam tę okazję i powiem, co będzie za 2 lata. No bo wystarczy przejrzeć to, co mówiłem i strategię, którą mówiło od lat. Voilà. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Tak? Ile się człowiek nasłuchał, że wymyśla. Tak? To trochę właśnie, trochę porozmawiamy o tym, gdzie jesteśmy. Na razie tu u nas, na naszym kontynencie. Może powiem w ten sposób. Jeżeli by nie był, gdyby Europa umiała wyznaczyć jednolite kierownictwo teraz i właściwie rozpoznać swoje interesy strukturalne, co będzie bardzo trudne, bo Amerykanie nie będą tam pomagać, Polacy też nie będą tam pomagać, Niemcy też będą swoimi, bo każdy będzie pchał swój wózek, ale załóżmy, że w modelowym, idealnym świecie, gdyby Europa, od tego trzeba zacząć zawsze, tak, kalkulacje, to absolutnie Europa nie wybierze Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że amerykańskie interesy strukturalne są sprzeczne, wbrew ideologii wolności, prawa człowieka i tak dalej. To strukturalne interesy gospodarcze, które decydują o jakości życia. I w ogóle, że mamy pieniądze z marży, dzięki temu możemy rozprawiać o własności prywatnej i tak dalej. Dzięki temu, że jesteśmy produktywni. Amerykańska nowa polityka będzie podcinała produktywność Europy i odbierała jej bezpieczeństwo ekonomiczne i żądając posłuszeństwa, jeszcze żądając decouplingu od Chin. W związku z tym Europejczycy powinni nie pogodzić się z tym. To powoduje jednocześnie brak wojskowej siły, która potrafi powstrzymać Rosję, wpycha nas, jako Europę, w wielki traktat handlowy z Chinami. Bo Chińczycy będą w stanie zmitygować Rosję, dać nam oddech, bo będą potrzebowali utrzymania globalizacji rynków zbytu i produkcji w Europie, korzystać dla siebie, ale wciąż nie chcą. Bardzo by chcieli, żeby Europejczycy razem ze Stanami nie tworzyli jednego obozu. Więc zdaliby nam koncesję, tylko musieliby zobaczyć, że mamy strategiczną autonomię. Jednocześnie mitygowaliby Rosję od zachowań agresywnych, bo byliby zainteresowani utrzymaniem globalizacji i szlaków lądowych przez Eurazję. Ja bym chciał tu się przy jednym punkcie zatrzymać. Strategiczna autonomia. Jak, pomijając to, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy z Chińczykami wchodzić w układy, jak im tą strategiczną autonomię... Nie my, tylko Europejczycy. Właśnie mówię, bo jeszcze jest druga rozegrania dla nas, że my jesteśmy peryferium. Nikt z nami się nie liczy. To jako Polska. Jeszcze chciałbym na razie... Gra dla nas rozegrania wewnątrz tego systemu. Jako Europa. Żeby to pokazać, Europa musi mieć jasne, stabilne i silne przywództwo, którego nie ma i pytanie, czy mieć będzie. Gdyby takim przywódcą miał być Macron, to byłby już dawno temu. Jakbyśmy mieli mało nieszczęść, to właśnie na naszych oczach rozpada się rządząca Niemcami koalicja. Ja nie widzę osobiście, czy wiadomo, tradycyjnie i historycznie to zawsze ktoś z Francji, albo ktoś z Chin, albo, czy ktoś z Niemiec, albo idealnie w ogóle przywódcy Francji i Niemiec wyznaczali ton Europie. Można było lubić albo nie lubić Angelę Merkel, ale ona była tą dosłowną królową Europy, która to wszystko trzymała w ryzach. Nie widzę na chwilę obecną nikogo, kto by mógł Europę w ryzach trzymać. No, dlatego 1500 lat nie udało się zrobić. Mniej więcej od upadku Imperium Zachodniego Rzymskiego i próby Justyniana Wielkiego zjednoczenia Zachodu i Wschodu, może od próby konsolidacji karolińskiej. Nie udało się nam. Jeżeli się nie uda, Europa popadnie w nowe średniowiecze. Partykularyzmy, brak szerokości rynków, brak wystarczającej akumulacji kapitału, żeby posuwać się w kierunku innowacji, brak kontroli penetracji kapitałowej przez innych. W gmachu kapitalizmu globalnego staniemy się półperyferiami.
dalej będą kościoły i piękne wybrzeże Morza Śródziemnego. I wówczas za kilkadziesiąt lat, przy następnym cyklu, grupa Europejczyków bądź gdzieś nad brzegiem Morza Śródziemnego, może pański syn, może w krużgankach kościołów gotyckich północnej Europy, na północ od Alp, gdzie się w średniowieczu przesunęła cywilizacja ze względu na występowanie węgla i żelaza, będą myśleli, jak przywrócić renesans Europie i marże i to wszystko, tak? I będą próbowali wymyślić tą metodę, tak jak to zrobili Chińczycy w postuleciach. Dokładnie. Jest spora szansa, że zaliczymy to samo, co Chińczycy w XIX wieku. Ale to kiedy... Jeżeli się nie ogarniemy. Ale to właśnie, to okej. Okay. Cieszy mnie, że jest jakaś perspektywa dla mojego syna, ale jeszcze chciałbym zapytać, jest jeszcze jakaś perspektywa dla mnie i dla mojego pokolenia. Tak, jeżeli chodzi o Polskę czy Europę? To już teraz przejdźmy do Polski, bo Europy nie będziemy super szczegółowo o wszystkim rozmawiać, a... No, jeszcze raz tylko powiem, jeżeli nie będzie w tej chwili konsolidacji europejskiej, to będziemy mieli nowe średniowiecze. W tym sensie, że partykularyzmy państw uniemożliwią prowadzenie wspólnej polityki gospodarczej, bezpieczeństwa i Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone będą robiły, co chciały z Europą. Jest to scenariusz, który wydaje, znaczy scenariusz takiej konsolidacji Europy wydaje się być teraz bardzo trudny do realizacji. Tak. Bez względu na to, tak jak nie powiedziałem. Tak, jest bardzo trudny i dlatego za kilkadziesiąt lat pański syn będzie siedział w krużgankach. Ja bym chciał tu jedną rzecz jeszcze taką z czystej, dosłownej, politycznej bieżączki dorzucić. No mówiliśmy o wyborach w Stanach, mówimy o sytuacji w Niemczech. Pytał mnie pan o przyszłość. Tak. Ja powiedziałem, jak będzie. Tak. Przyszłość... Za 50 lat ludzie mogą to obejrzeć. Przyszłość, którą już dzisiaj przed naszymi oczami rysuje, no bo to, co wydarzyło się w Stanach, bez względu na wszystkie szczegółowe elementy tamtejszej polityki, jest pewna fala przetacza się przez demokratyczny świat. Czy rządy, które sprawowały władzę w okresie, powiedzmy, pandemiczno-wojennym, po prostu teraz tą władzę tracą. Bo lepiej lub gorzej sobie z tym radziły, ale wszystkie ponoszą konsekwencje inflacji, zmęczenia, zdenerwowania, frustracji swoich obywateli. Więc kolejne rządy, słyszymy, że już w kolejnych krajach europejskich zaczynają się chwiać, będą teraz miały coraz poważniejsze problemy tu u siebie na miejscu. Znowu, nie bardzo widzę, jak w tej sytuacji ktokolwiek będzie myślał o jakiejś europejskiej konsolidacji. No, Macron myśli. Nie ukrywam, że środowisko strategiczne. I Tusk myśli ewidentnie. No Tusk jest właśnie, to dodajmy, że Tusk jest w dosyć niezłej sytuacji. Jest relatywnie świeżo po wygranych wyborach. Co prawda też ma jeszcze gorzej niż Scholz, bo czteroelementową koalicję, tam się trzyelementowa koalicja rozpadła. Ma szansę mieć swojego człowieka w Pałacu Prezydenckim. Ma szansę mieć w miarę stabilną sytuację. Wiem, ale ma, wiem albo nie wiem, ale ma bardzo słabe państwo. Przez co widzę słaba jakość elit publicznych, słabe wojsko, słaby system odporności państwa, słabą biurokrację. Niestety III Rzeczpospolita nie przygotowała się na to, co nadchodzi i nadeszło. W związku z tym taki Tusk czy Kaczyński nie mają czym grać. Nie mają żetonów za dużo. Czy mamy niezależną energetykę? No nie. Czy mamy energetykę atomową? No nie. Czy mamy takie wojsko jak Izrael? No nie. Czy mamy system rezerw osobowych taki, żeby jakby coś, to możemy wystawić wielkie wojsko? No nie. Czy mamy produkcję wojskową? No, trochę mamy. Czy mamy innowacje? Tu też trochę mamy. Tak? Blik. Długo, długo nic. Absolutnie przede wszystkim państwo polskie nie przygotowało się w ostatnich 15 latach do tego, co nadchodzi, a było widać to. Moim zdaniem to powinno powodować delegitymizację. Pewnych, duże przewartościowanie, powiedziałbym, czego społeczeństwo wymaga od klasy politycznej. Chyba dlatego, że to są inne czasy, no, drodzy Państwo. Jeżeli Trump dotrzyma słowa i nałoży cła zaporowe na produkcję europejską, wiecie, co się będzie działo z naszymi pieniędzmi i z biznesem? Jeżeli nie będzie, wspólnego stanowiska Europy. To jest fascynujące. Widziałem bardzo, i to takie ostrożne, w miarę powiedzmy optymistyczne projekcje tego, jak to może. Znaczy, to się skończy po prostu gigantycznymi spadkami PKB w Europie nie będzie, jako całej, a szczególnie w tych najbogatszych jej częściach. Żeby ludzie słuchali, jeżeli nie będzie tego wzrostu PKB i będą spadki, co to oznacza? Że budżety państw będą miały mniej pieniędzy w systemie na
bypassy, na medycynę, na szpitale, na zasiłki, na trzynastki, czternastki, na emerytury górnicze. Tak? Nie mówiąc już o tym, co pan tu, zresztą kiedyś, pamiętam, jak siedzieliśmy przy tym stole, na reindustrializację. Nie mówiąc o innowacji, nie mówiąc o wojsku. To jest naprawdę, na tym, drodzy państwo, polega prawdziwa polityka, a nie na tym dekorum czy teatrzyku ideologicznym, którym ludzie są karmieni. Nadeszły czasy, gdzie to będzie obnażone. Teatr teatrem, to o czym chciałbym porozmawiać, to przejść już nawet, porozmawialiśmy Europa. Chętnie bym przy niej jeszcze został, bo cały czas jestem ciekaw, co nas czeka po stronie ukraińskiej, ale już teraz ciśnie mi się pytanie. Globalnie, jak to jest możliwe, że system Bretton Woods, a szczególnie bardzo dynamiczne przemiany gospodarcze i społeczne po 1989 roku jakby sprawiły, że wszyscy byli szczęśliwi, globalizacja szła pełną parą, wyoutsourcowano co się da do Chin i nagle na naszych oczach ten system się wali i Chińczycy, którzy mieli być naszym zapleczem produkcyjnym i przysyłać nam swój plastikowy szmelc i podzespoły, nagle na tym wygrają. No tak to się stało, że decyduje ten, kto produkuje, jeżeli sobie nie da narzucić na trwale pozycji taniego producenta. Tylko w jakiś sposób pokona, ucieknie z tej pułapki. I Chińczycy są na dobrej drodze? Tak, już to zrobili moim zdaniem, dlatego mamy wojnę systemową. Przecież Chińczycy latają w kosmos, produkują samochody, elektronikę, budują mosty, najlepsze mają koleje na świecie. Już to zrobili, drodzy państwo. Ja nie wiem, czy wy sobie zdajecie z tego sprawę. Dlatego struktura wymiany handlowej Stany-Chiny tak wygląda. Po prostu. I teraz zastanawiam się, jakby ważnym elementem tego starcia, wydaje mi się, pozostaje cały czas ukraiński front. Nie to, co się na nim dzieje, tylko to, co się będzie ponad nim działo. No, mamy już mniej więcej ten zarys, który Wall Street Journal opisał w największym skrócie, że dokument przygotowany przez zaplecze Trumpa, który jak tylko dojdzie do władzy w styczniu, zmusi obie strony do zaprzestania wojen, zrobi granicę zdemilitaryzowaną na tym miejscu, w którym ona nie jest. Nie będzie w stanie zmusić Rosjan. Właśnie z tego, co rozumiem, ja nie jestem pewien, czy ja rozumiem Donalda Trumpa, czy inaczej jestem pewien, że nie rozumiem Donalda Trumpa, ale jak czytałem to wnikliwie, analizy ludzi mądrzejszych ode mnie, no to podobno jego plan jest taki, jeżeli Ukraińcy się nie zgodzą, to odetnie im sprzęt, a jeżeli Rosjanie się nie zgodzą, to on zaleje Ukraińców sprzętem. No właśnie dlatego to nie wypali, bo Amerykanie nie mają jak zalać Ukraińców sprzętem. Amerykanie nie są już behemotem, arsenałem demokracji, który jest w stanie produkować wszystko. Czyli co, jego plan spali na panewce. I wtedy mogą Chińczycy wejść do gry i zaleją sprzętem Rosji. Teraz i wtedy się zastanawiam, kto jest prawdziwym producentem dóbr na świecie. Nie? I wtedy się może okazać, że Amerykanie już nie jest arsenałem świata. Właśnie o to chciałem się zapytać. I generalnie moim zdaniem Rosjanie, żeby się zgodzili na to, będą musieli dostać ogromne koncesje. Czyli terytoria, które zajęli, są ich. Finlandyzacja Ukrainy, brak wejścia do NATO. I to wszystko w tym planie jest. Tak. Znaczy, to jest ubrane w ładne słowa, że na 20 lat się zadecydowali. Są inne fajne rzeczy. Na przykład wie pan, kto ma stabilizować tą sytuację wojskową? No my. No właśnie, nie to my. W sensie my, Polacy, ale Niemcy. Dlaczego nie Amerykanie? Ja powiem tak, wiem, ale nie powiem, dlaczego nie powiem, widziałem, jak pan to tłumaczył w konkurencyjnym wywiadzie, więc chcę, żeby pan to też wytłumaczył u mnie. Oni chcą występować z wygodnej dla siebie pozycji. Ale ich prymat to zapraszamy przodem. Panowie, no, wasz prymat to brońcie. No, tylko bo my możemy złapać taką równowagę w Zjednoczonej Europie czy innej z Chinami, że nie potrzebujemy tego prymatu. Tylko to trzeba mieć elity europejskie, które to powiedzą. I co, do czego wróciliśmy, których nie mamy? Polska jest w trudnej sytuacji, bo Polska też nie ma systemu odporności państwa. Po to, żeby móc tak zagrać, trzeba się nie bać Rosjan. No niestety, nie tylko się boimy, nie tylko nie mamy tego państwa, ale się orientujemy zawsze na silniejsze ośrodki. Mówimy bardzo dużo o wolności, absolutnie Polacy nie lubią wolności i samodzielności. To jest smutna konstatacja zespołu Strategy and Future. Po kilku latach. Zawsze poszukamy patrona. Jest mi to osobiście bardzo sprzeczne z moją osobistą naturą.
ale szukamy. I to widać po reakcji części klasy politycznej polskiej na wybór Trumpa. Wstyd panowie, no powiem tak. To nie chodzi o to, czy się lubi Trumpa, czy nie, ale to jest, świadczy o braku zrozumienia struktury spraw międzynarodowych, w ogóle roli oraz jakiejś godności państwa polskiego, które miało być niepodległe i się starać. A poza tym to utwierdza peryferyjność i pozwoli instrumentalizować panowie panów przez ambasadę jedną i drugą i trzecią bardzo łatwo. Dramat. Dramat. Dramat za nasze pieniądze, za nasze podatki. Tak swoją drogą. No tak, ale my jesteśmy i tak tylko... Dramat, to jest absolutny dramat. Tylko my i tak będziemy tutaj, że tak powiem, obserwatorami. No raczej marne szanse, żebyśmy byli aktywnymi uczestnikami. Oby tylko, a żebyśmy nie zostali do wojny wepchnięci, tak. Dlatego no tak, mówiłem w Strategy and Future. Strategia równego kroku, nic więcej niż Amerykanie. I blisko jądra europejskiego, bo jeżeli będzie konsolidacja, to musimy rozumieć, co tam się dzieje, bo to może zmienić nasz peryferyjny stosunek. I w ogóle, żebyśmy czasem my nie byli na stole negocjacyjnym z Rosją, więc musimy się trzymać zarówno blisko jądra europejskiego, jednocześnie nie pozwolić się wysunąć, żeby nie dalej niż Amerykanie, nic więcej niż Amerykanie. Tylko jak do tego przekonać Trumpa? Trumpa, ale nie no, wystarczy, że nasi politycy się na to nie zgodzą. Przecież Amerykanie nas nie zmuszą, jeżeli nasi politycy się na to nie zgodzą. Nasi politycy są punktem ciężkości, żeby to rozumieli. Okej, okay, czy straszak Chin może nam jakoś w relacjach z Amerykanami pomóc? Nie, ale konsolidacja Europy z Amerykanami, której Amerykanie nie będą chcieli, jest bardzo silnym argumentem. I energetyka atomowa w oparciu o Francję byłaby odpowiedzią oraz europejskie odstraszanie nuklearne, jeżeli Francja zgodziłaby się na drastyczną zmianę i produkcję broni atomowej u siebie i stacjonowanie francuskich wojsk nuklearnych na wschodniej Francji wraz z bardzo liberalnym nuclear sharing dla państwa polskiego. Absolutnie, że mamy dostęp do bomb atomowych francuskich. Nie wiem, czy aż tak, chociaż to jest o tyle prostsze, że ja mówię, pytał mnie pan o przyszłość. Tak. Są takie czasy, że Bartosiak postanowił mówić, jak powinno być za rok, za dwa. Tak, żeby nie powtarzać tego, co często inni eksperci, takie tamten powiedział to, tamten powiedział tamto. Ja mówię, tak. Jak strukturę stworzyć. Oto tu usiedliśmy przy tym stole. Jak stworzyć strukturę tych spraw. Bo tu usiedliśmy przy tym stole i wydaje mi się, że to państwo polskie powinno wysłać tajnych negocjatorów do Francji. Pytanie, czy Francuzów trzeba mocno przekonywać. Oni przecież takie rzeczy opowiadają już od czasów de Gaulle. Na francuską technologię energetyki atomowej cywilnej w Polsce. Oraz żeby Polska poparła w ramach konsolidacji europejskiej francuską energetykę atomową dla całej Europy, nie? Francuską technologię, żeby przywrócić, bo dlatego, że Europa zasadniczo nie ma surowców. Trochę węgla i generalnie jest zależna od Rosji i Stanów Zjednoczonych i importu zewnętrznego od surowców, bez których nie ma przemysłu. Europa musi znaleźć odpowiedź na to. Energetyka atomowa jest tą odpowiedzią francuska. Najlepiej francuska. No i francuska armia. No, jest oczywiście otwarte pytanie, na ile jest dyskusja była intelektualna zawsze. Odstraszanie nuklearne, czy musi być symetryczne, czy wystarczy asymetryczne. Brody uważał, że wystarczy asymetryczne, Schelling bodajże uważał, że musi być symetryczne. Tak? No ale Amerykanie co dają nam odstraszanie nuklearne? Czy my wierzymy, że Amerykanie będą używać broni atomowej, gdy zostanie użyta przeciwko Polsce? Czy w tej chwili to my nawet nie jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że nie zaakceptują artykuł 5, a co dopiero używać broni? Ja nie wiem, myślę, że są tacy, co uważają, że to jest święta rzecz. Pamięta pan, jak się wszyscy trzymali kurczowo tego, że to jest automatyzm? A wie pan, dlaczego się trzymali, to już teraz widać. Dlatego, że nie wyobrażali sobie, że państwo polskie może istnieć, jeżeli nie będzie tego automatyzmu. Dlatego, że państwo polskie same z siebie nie jest w stanie nic zrobić. Ten niedasizm, brak aspiracyjności poraża państwo peryferyjne, którym jest Polska. Absolutnie nie przerobiło intelektualnie tego, że artykuł 5 naprawdę w brzmieniu swoim nie jest automatyczny. Że patrzy się na zdolności i zasoby do prowadzenia polityki, a nie deklaracje. I dlatego, że dokonała się adopcja strategiczna, że nie musieliśmy myśleć o bezpieczeństwie, uważaliśmy, że Amerykanie za nas myślą o tym. I każda osoba, w tym ja, która krytykowała to, była uważana za podważająca, pamięta pan? To ja podważałem spójrzność sojuszu. Nie brak zasobów, brak wyrównanej stawki ryzyka. Przecież jak pan robi interesy z kimś, to dba pan o to, żeby ktoś był w stawce ryzyka taki jak pan. To jest elementarz absolutny, tak?
element też. Może jest za dużo historyków w polskiej polityce, za mało biznesu. I nie wiem. Tu się nie chcę przytyk, nie chcę sobie narobić wrogów dodatkowo, ale generalnie jesteśmy w bardzo ważnym momencie w historii świata. Nowa polityka handlowa Trumpa zniszczy Bretton Woods. Cały system, który dawał nam słoneczną geopolityczną pogodę i dla Europy też wygodne miejsce, gdzie nie musi podejmować trudnych wyborów. I przed Polską też są wybory, co z tym zrobić. Ja jeszcze chciałbym, żebyśmy zdążyli o jednej rzeczy porozmawiać. Czy ta nowa rzeczywistość, która nas została i ta wojna, która nas czeka, nie tylko kinetyczna, systemowa, ale też handlowa, czy to w tej swojej grze, nad którą pan pracuje, zdąży pan jeszcze dorzucić te elementy? Tak, trochę lżej podchodząc do tego. Oczywiście, tam wszystko będzie. Tak? Żebyśmy, bo widzowie mają prawo nie wiedzieć. Play of Battle, tak się gra, będzie nazywała. Już jest prawie, że na ukończeniu. Powiedziałbym, między 1/3 a połową. Miałem przyjemność zobaczyć jej prezentację. Wygląda to, drodzy Państwo, niesamowicie. Będzie można sterować Polską na arenie geostrategicznej i ona się będzie działa w czasie współczesnym. Nawet będzie można rozgrywać bitwy. 2008-2025, tak. I no cóż, postanowiliśmy z grupą osób to wszystko, co w książkach, co tu mówimy, przetransponować to na grę komputerową, która jest teraz najlepszym nośnikiem w ogóle wiedzy, a przy okazji wielocyskalowalnym biznesem, bo dociera od razu na cały świat de facto. Nie trzeba tego rozprowadzać ciężarówkami, prawda, rozwozić i rynek graczy jest ogromny. No, więc też zapraszamy, obejrzyjcie Państwo prezentację, która jest na stronie YouTube'owej, na YouTube'owym kanale Strategy. Państwu link do tego w tak, i zapraszamy na stronę i teraz trwa też emisja akcji, więc można dołączyć, zostać akcjonariuszem tego przedsięwzięcia. Jesteśmy już, kilka lat to robimy, już trochę wydaliśmy też pieniędzy na to, no i teraz pomyśleliśmy sobie, że pokazawszy to, co już zostało zrobione, tak jak mówię, można to obejrzeć, otworzyliśmy emisję, nie? I chcieliśmy właśnie to w kontekście też emisji pokazać, co zrobiliśmy, więc miło, że pan pyta, ale ta gra dokładnie opowiada o tych rzeczach. Czy wszystko to, o czym tu dzisiaj, postanowiliśmy dokładnie ze względu na to, jakim nośnikiem teraz edukacyjnym też jest i jak ludzie uwielbiają. W Polsce jest 500 000 stałych graczy gier strategicznych według badań. No na świecie jest grubo więcej, no w milionach. I to jest ogromny też rynek. Więc uznaliśmy, że to jest świetny pomysł. No. Więc można dołączyć. Pytam, mówię, wszystko to, o czym tu rozmawiamy zawsze przy tym stole z panem doktorem, będzie można samemu w tej grze przećwiczyć. No i przede wszystkim sprawdzić, czy jesteśmy w stanie odwrócić jakoś ten tragiczny moment w historii, w którym się znaleźliśmy. Bo tak też tu z tonu naszej rozmowy wnioskuję. Od razu mówię, bo mamy za trzy dni święto niepodległości. To nie jest 39 rok, ale rzeczywiście nie odrobiliśmy pracy domowej, wyżyliśmy w koniec tej historii, nie przygotowaliśmy państwa na to. Więc teraz trudno będzie ambitniejszą politykę budowy Międzymorza i inne sprawy, ale należy chronić najukochańszą ojczyznę przed na pewno wojną kinetyczną, zrozumieć, że ta wojna nie jest o dobro, sprawiedliwość i prawdę, tylko jest o układ sił w świecie i przede wszystkim kto jest szefem gmachu kapitalizmu. Że jest to pewien cykl, jest to szersza rywalizacja i państwo polskie, zwłaszcza, że jest słabe, nie powinno się tu wychylać. Tylko jak przenawigować przez ten czas bez wojny kinetycznej i że w nowym systemie, a nie państwo polskie nie rozstrzygnie, jaki ten system będzie, nie może z góry założyć, że wie, jaki będzie. Jak w 1939 założyło, że wie i przegrało to, ten zakład, żeby po prostu mieć kim jak budować nową Polskę, czy zafunkcjonować w nowym systemie. Bo to jest najważniejsza sprawa. Trzeba chronić jak najukochańsze dziecko, naszą drogą ojczyznę. Pamiętajmy też o tym, że najważniejszą sprawą, którą politycy powinni dowozić ludziom, jest bezpieczeństwo oraz możliwość rozwoju. Co daje szczęście ludziom? Po to zostało powołane państwo. Niepodległość sama w sobie nie jest celem, jest pewnym relatywnym stosunkiem do tego, w jaki sposób można osiągać. Chodzi o to, żeby mieć jak najszersze pole manewru, żeby inni nie próbowali ograniczyć możliwości bezpieczeństwa, tak? Oraz
rozwoju. I często się zdarza, zwłaszcza jak się jest między Niemcami a Rosją, że im nie odpowiadają nasze decyzje, bo na przykład jak mamy za duże wojsko, to oni się czują, że oni nie mogą na nas wpłynąć, a jak mamy za dużo fajnych rzeczy, to mamy za dużo zarabiamy i oni nie mogą na przykład ciągnąć nas na szparagi. W związku z tym nie zawsze są zadowoleni z tego. Ale czasami się rezygnuje z pewnych aspektów niepodległości, jak na przykład przez przystąpienie do NATO, żeby uzyskać coś większego. Albo też przez przystąpienie do Unii Europejskiej zrezygnowaliśmy z pewnych aspektów, żeby uzyskać co? Większe bezpieczeństwo i większą możliwość rozwoju. I przed nami też są wolty. I pamiętajmy o tym. W tym sensie, że konsolidacja europejska może umożliwić Polsce awansowanie systemu peryferiów. Jeżeli tylko dobrze rozegramy, a nie będziemy ideologicznie podchodzić do tego. I tak samo nie dajemy się rozgrywać Amerykanom, żebyśmy nie weszli do wojny jako pierwsi, tylko równym krokiem. Amerykanie, wasz prymat, tego brońcie. A zwłaszcza jak Amerykanie odejdą na offshore balancing, ale naszym politykom będą mówić, że są dalej, a my będziemy udowadniać, żeby ten prymat był jak najbardziej, będziemy starać się pokazać. Niestety nasi politycy nie zrozumieli, że nie ma prymatu. Nawet te wierno poddańcze teraz słowa niektórych polityków do Trumpa, ale to można... Tak samo bywa do Berlina, do Brukseli. To nie chodzi, że to są absolutnym podsumowaniem tego, że potrzebujemy nowego. Po prostu. I tyle. Cieszy mnie to, że w tych paru zdaniach swojego tweetu to samo Donald Tusk postulował jeszcze przed amerykańskimi wyborami. Natomiast na ile się zmobilizują, to oczywiście zobaczymy, no ale pan nas tu zostawia z ważnym przesłaniem. Chciałbym, żebyś Polacy wziąli wnioski, że Amerykanie nie pomogli Ukraińcom wygrać wojnę w 2022 roku, a ja uważałem, że powinni. Nie pomogli nam zbudować Trójmorza, nie wydali ani dolara na to przed wojną. A to było obiektywnie według nas w ich interesie. W związku z tym nasze cele z Amerykanami się rozmywają, zwłaszcza jak Amerykanie odejdą z prymatu i nie będą gwarantować w sposób automatyczny naszego bezpieczeństwa. Nie popadajmy w taką pułapkę, że czym bardziej będziemy się chwalić, że wydajemy jeszcze więcej, tym oni bardziej nam przyjdą z pomocą, jak wczoraj zrobił to wiceminister Bartoszewski, który mu powiedział, cytat, że wykupiliśmy sobie za ileś tam miliardów polisy bezpieczeństwa. Witamy. To jest, drodzy Państwo, sami ocencie stopień realizmu takiej wypowiedzi. I to nie są żarty. Rozmawiamy o wojnie i pokoju. Rozmawiamy o wielkiej przebudowie świata, którą obiecuje Donald Trump. Rozmawiamy o tym, co mówi Vance, że Ameryki nie stać na bycie arsenałem demokracji. Rozmawiamy o państwie polskim, które ledwo co, można powiedzieć, odzyskaliśmy. No tak, takie gorzkie słowa, no ale tak jak pan powiedział, no, dobry moment. A jednocześnie odbudowaliśmy te miasta po PRL-u i po wojnie światowej. Mamy wspaniałą młodzież. Nie zmarnujmy tego. No i to jest to przesłanie, z którym nas pan zostawia przed właśnie, jak pan powiedział, zbliżającym się świętem niepodległości. Tak. Warto szczególnie myśleć o tym, nie tylko zajmować się tym, kto będzie co robił na marszu, ale właśnie czym ta ojczyzna dla nas jest i czym być. I od razu mówię, że Amerykanów się nie zmusza do zachowań zgodnych z naszymi oczekiwaniami, donoszeniem na kolegów, co mnie też kiedyś spotkało w ogóle, jak donosili Polacy na mnie Amerykanów. Pisałem to w książce Najlepsze miejsce na świecie. Nie podlizywaniem się i pokazywaniem na wyprzódki, kto jest bliżej, tylko realnymi zdolnościami państwa polskiego, a czasami nawet stawianiem Amerykanów w trudnej sytuacji, żeby nie mieli ruchu. Wiązania im nóg. Po prostu. No wielki test. Jakby ja... Mam nadzieję, że wiele z tych rzeczy się uda naszym politykom. Oczywiście zobaczymy, będziemy tu zawsze siadać i to na bieżąco punktować, a mówię, okazji niestety nie zabraknie, ale to zawsze przyjemność gościć pana doktora w studiu. Doktor Jacek Bartosiak, dziękuję. Strategy at Future. Zawsze lubię z panem rozmawiać, wspaniale, że mnie pan zaprasza, dziękuję. Dzięki bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję, że byliście z nami. No i oczywiście tak, lajkujcie, subskrybujcie, śledźcie nasz kanał na bieżąco. A my was już zostawiamy z długim weekendem i świętowaniem niepodległości naszego państwa. Mimo wszystko wesołego święta niepodległości. Do zobaczenia.